Paweł Lewański, Aleś Żochowski, Tomek Ręczkowski i Tomek Miara. Drużyna Izolwetu numer 7 Mateusz Balczak, numer 11 Przemek Kępny, numer 32 Przemysław Pochłoniński, numer 3 Adrian Wielnicki i numer 24 Mateusz Samoczek. Będę robił tam 16 czy 17 czerwca turniej. I właśnie będę chciał zaprosić. Ale już się zmieniło. Właśnie was, Jajka na Bosku. Ja wystawię dwie drużyny, bo to już do, tam przypomniało do dużo ludzi. Grimsy. Pierwsze punkty zdobywa drużyna emerytów. Witek Grzechowski, numer 2. No to może, bo mówię, no bo tak myślałem, że jest. Uważaj, że się kurwa kontuzje posypały, że to są tak, że wali z dół. Wiesz, co się z Dawidem dzieje? Proszę, kurwa, teraz jakieś zastrzyki. Około 1000 złotych wydał na jakieś zastrzyki w kolano, bo to mi kurwa zjebało. O kurwa, wiem, jak który zastrzyk. Komórki macierzyste, tak? Nie wiem, co się dzieje. On taki ładnie wchodził, taki silny. Niski taki. No, dobrze zbudowany. A młody lewy? Młody lewy? No kostka, ale ja mu powiedział wtedy, że jak jeszcze raz kurwa ją rozpierdolę, to mam to zagadane. Brawo, samodzielna akcja z Mateusz 7, który widział wetu. Mateusz 5. Jednego 15-latka. Ale tak średnio jaki wiek? Takim 15, 16, 17, 18. Aha, czyli tacy. Nie, no to tacy właśnie. Dobrze do tego kierowania. Na początku przechodziło z Jagiellonki, tylko 6, nie? Teraz mówię. 17 osób. Posłuchali, tak. Przychodzą najlepsze mafianki. Tak. Oni mówią, że nawet jest fajna jest ta liga, nie? Ja ten ostatni mecz tak był silny. Nie wiem. I co się w ogóle popierdoliło w głosu? Nie. Ostatni to dobra. To żeby mi zapały nie zeszły, to nie wygrał ten mecz. Tak? Ja trochę poustawiałem. Ale tak. Na przykład wczoraj robiłem... Wczoraj robiłem... Ty nie możesz ich pokierować przy tym sezonie, jak kurwa trener? No idzie, no to już im pomagałem. No widziałem trochę, tylko tak myślałem, że wiesz. No pomagałem, no od stycznia, bo mnie poprosili, to od stycznia to zacząłem. Ale w ogóle coś słuchajcie, to się w płockich kurwa gimnazjach się zdarzyło, bo kurwa nikt nie ma takiej sytuacji, jak my do liczem powiedzieliśmy, że kurwa każda szkoła miała swoją kurwa ekipę taką po prostu, no bo grać kurwa na kryzysa. Ale ja się nie dziwię, bo nie zbierę się mnie, ja jeździłem na licealiadzie w tym roku na każdy dzień. Półfinała, świetna. Błąkotów, chyba 13, to dole państwa. Czas leci, nie schodzi. Chwały są jakieś zdane. I my powiedzieliśmy, że za rok my chcemy zrobić licealiadę jako ZGB. Niech nam dadzą tą kasę. My zrobimy ligę, a nie turnieje. Cały ty, bo to słuchajcie, chodzą cały rok do szkoły i się spotykają tylko 3 razy. Jest ćwierćfinał, półfinał i finał. Rozumiesz temat? A ty, ale słuchaj, ale szkoła robi się, że w ogóle to też... Żeśmy też przecież jeździli jako liceum klasycznym, chodziliśmy do 70 na jakieś pojedynki, chodziliśmy do Jagiellonki, do Jagiellonki, do Marowianki, do Przemysłu. A teraz jest dramat na poetyzny. Jak mi przychodzi... Mieliśmy dwa turnieje, jeden graliśmy grupę, później graliśmy półfinał jednego dnia. Ale ja nie wiem, no to graj dalej. Ale mówię, ale jak wygląda wasz WF na samym początku? Nie macie jakąś rozgrzewkę? Nie, patrz, to sprawdza dziennik, rzuca gałę, grajcie. Ja mówię, kurwa, bez rozgrzewki, bez niczego. Ja mówię, co za kurwa debil, mówię. To jest jak coś się ma, jak jeszcze coś się zadzieje, to kurwa do nas go do pielęgniarki. I to odgramy. Żeby pielęgniarka to ogarniała ten temat. To kurwa mówi, pyta się, czy jest wszystko w porządku. Czekaj, kurwa, czy się pielęgniarki. Jak ma wstrząsienie mózgu, to może brać. Będzie. Żebyśmy z nimi zagrali. Rok temu wystawili młody Spartan z gimnazjum, z ósemki, z liceum.
Przejechali się po nim, nie wiem, 38 do 90. Mongolia? Tak. Wygrała? Tak. W tym roku chcieliśmy właśnie taki lepszy skład wystawić dwa macie na ten. No to pogadamy. Ty, rozumiesz, że ta Italia, jak masz ligę, nie? Powiedzmy, co tydzień się grało, nie? To masz nawet tak w głowie, że ty, no to poćwiczę jednak ten rzut, nie? Bo no mam jeszcze kupę meczy. Masz mecz i rewanż, tak? Bo szkoły grasz raz tu, raz tu. I to było fajnie, tym się nakręcałeś. Ten człowiek żył cały rok, nie? Chodzi każdy. Przecież ja do szkoły nie chodziłem, czeku na wagary chodziłem, na SNS, ja byłem na każdy. Ja wiecie, gdzie mnie szukała? Wiecie, gdzie mnie szukała? Zawsze jak nie było na pierwszych lekcjach, dwóch Polakach pierwszych, gdzie mnie dyrektorka szukała, jak wiedziała, że nauczyciel się w połowie lekcji, Pawła nie ma, od razu zapierdalała na most i na halę, ty. Od razu chodzi na halę, kurwa, oczywiście kto to spotyka na halę, jest gałą, kurwa, opierdalający. Przewinienie numer 32, Pokropiński. Na linii rzutów wolnych, rzutów osobistych. Ale Grzechowski, zmiana w drużynie emerytów, wchodzi Witek Grzechowski w jego miejsce. W jego miejsce Tomasz Żybrowski, numer 9. To wtedy nakręca się dzieciaków. Oni ligę szkolną, ty, oni są młodzi. Oni ligę szkolną mogą grać w tygodniu, nie? Środa, czwartek. A tutaj dodatkowo mogą się zabrać na najlepsi i grać jako jedna drużyna, nie? I to wszystko wtedy ma sens. Ze dwie ekipy dostarczy. Jest to walczyć później, wiesz, to jest taka akcja, że wiesz. Oni grają ze sobą, ale jest walczy, żeby nie tak zagrać jako najlepszy. Punkt zaliczony, na 4, w drużynie emerytów Tomasz Grzechowski, dodatkowo jeden rzut. No tak jest. To jest masakra. Wybraliśmy to, powiem ci całkiem nieźle, 85 do 50 roku. No i to potem poszło. No i to jest do 15 Jest moc, jest moc. Dalej Grzechowski, 2 punkty samodzielne. 12 do 6 dla emerytów. 20, 21, nie? No, słyszysz mnie? Numer 3, Adrian Kocinski, 2 punkty. Jaka siatkówka, coś mokre. Co? 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 Nie wiem, bo chłopaki nic nie pisali. Bo... Nie wiem, czy nasi proszę. Przewidujemy numer 8. Nie, no, my lubię radę. Duży Bogdanianek. Idziemy do... Ty masz 16. Nie wiem, jak na to patrzę. Dobra, mała. Papa, będę dzwonił coś, nie? Dobra, na razie. Aj, nie no kurwa, jakoś inaczej. My do tego sportu chcieliśmy, tak? Co? Ja się nauczyłem. Strata od drużyny emerytów. Paweł, no było inaczej. Piłka. Ale to nie oznacza, że teraz jest. Młodzi nie chcą grać. Nie można tego zmienić. Nie no, ten chłopaczek, ten rehabilitant, nie? Co robił, pochodzę z tą nogą, z tym nadywanym mięśniem. Bo właśnie kamion, no bo połowy z nas to zna, tak, widzenia, on podobał się, też mi mówi, że z kimś grał, wiesz, po halach. No i kurna, zajebiście, kibicuję nam ogólnie jako ZGB bardzo, bo mówię, dobrze, że to się zaczęło dziać w tym filmie, tak? Właśnie koszyków, był drama tak dla mnie. Jak już na 5 latach wróciłem do Płocka mieszkać, to kurna, ty, co jechałem, to tylko wiesz, bojo, o, jakie fajne bojo, ty. Ale dlaczego puste? Dlaczego jest puste, nie? Era konsol zrobiła swoje. Też lubię pobrać, dużo grałem, ale... Emerytów 3 minuty i 30 sekund, to chodźmy pierwszy kwart. Baner na
profilu Facebooka, ma drugą wiesz, nie? Będę musiał chyba jej poprostować, bo mają, wiesz, która ma koszulę, ale wiesz, jakieś takie gadżety normalne. Puzzle, jakieś gryloczki, tak, będzie robił. Nie widziałem, czy oni to robią, tak? Czy to drugie można robić? Co? Oni to samo termicznie tak zgrzewają, nie? Tak. Ty, masz zobacz, nie wiem czym to jest zrobione. Nie wiem czy to jest sublimacja, tak mi się wydaje, ale na poduszce białej. Kolory są, ja muszę zobaczyć czym oni to robią, nie? To jest wszystko zależy od tego czym to jest wiesz, czym to jest robione. Napiszę więc Zagadam z nim dzisiaj właśnie. Finał to jest o 21. Ty. To finał. Finał. Ty dam na rękę mnie boli jak to. Się zmęczyłem, się bez mnie. Porzucałem trochę i... Czas na wezmę. To był Pokropiński do Mateusza Warszaka, dwa punkty. Mamy 14 do 13 i czas dla drużyny emerytów z Płocka na 1,5 minuty przed końcem pierwszej partii. Przebyłam czasami, wiesz? Zapraszamy dużo na parkiet. Muszę mi nie pokazywać takich rzeczy. Jakaś zmiana, tak jest zmiana w drużynie emerytów. Na boisku pojawił się z powrotem Wiktor Kozłowski w miejsce Bogdana Jamiasza. Dwa punkty. Paweł Roman. Wykonanie przełka siennego, jak chce to potrafi, dwa punkty i dobrze. Jak chce to u mnie. Szczelinę tam, nie? O jest. Ale strata.
Ale podanie przednie. Paweł Lemański strata, podanie przednie, ale to przednie. Ale nic nie było. Nie ma kosza, nie ma kosza, to już po czasie niestety. 16 do 15 dla drużyny emerytów. Nadal prowadzą jednym punktem. Chwila przerwy, posłuchamy muzyki, zaraz druga. A jak gość sobie skoczy panu w bloku o tablicę, to nie jest mógłby się pokój dalić, bo chyba nie wolno. Puszczać tablicy. Co? Nie mam już stanu. Może i faktycznie. Może i tak. Druga fasa meczu przed nami. Zapraszamy na fazę w połowie drużyny. Drużynie zrobię na zmianę. Na parkiecie Kamil Jaworski, miejsce Ułap. Cikołek jest nie ujawny, okej. Czy gości nie zostanie do końca? Im się daje coś, nie? Nie wiem, nic nie było, no tak wyskoczył, że akurat... Drużynie numer 13. Drużynie numer 2, Paweł Lemański, piłkę w boku. Witek biega. Potrzebuję cię chłopaka. Ale podanie dobre. A jak się? No, wiadomo, że rzuty będzie wykonywał Paweł Lemański. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lemański? Paweł Lemański. Jestem się Kio Lemanowicz. No tak mi się... Tak, ten się nazywa, że to jest...
regulaminowe 15 minut. 15:15 mogło ruszyć, nie? No to, że my gramy później, to wiesz. 15:15 ruszą trzecie. Tak!
Co było? Co było? Co było? Chyba to zrezygnował z gry. Nie, grał, że wygląda. Zrezygnował w połowie sezonu, bo to nie jest rzecz na mnie. Co? Jego córka na nowo. Co się dzieje? Ale to jest znajomy pan, który grał w tej chwili. Zrezygnował w połowie. Wiem, że... Wiem, że go oglądałem jeszcze... Oglądałem go jeszcze... jakoś... Wigilia. Albo Sylwestra. Z ławki wchodzi. Takie dziwne było, bo był kapitanem od ławki. Słyszałeś, że komuś zrezygnował z Legii? No tak, w sezonu zrezygnował z Legii. Jeszcze go oglądałem za dwa razy. Mi się wydaje, że na koniec sezonu ja go widziałem. On mógł ugrywać, ale takie ogólnie... Nie, on grał później. Córka na nowotwór zachorowała. Ale... No tak mówię, jest szupak. Ja go widziałem, bo ja oglądałem mecz Legii. I... Gobus była taka dziwna sama, bo on był kapitanem, a z ławki chodził. Thank you.
bez złości atakował, nie? Nie tam go ofensać. No bo to akurat Barka atakowałeś. Ty, ale ty odpychasz czasem, często. On miał rękę na piłkę. Tabeli. Wszystko
końcu. Zostawił Marek. No. Ale nie. Szupi, zrób pika trochę. Tam gdzieś aparat leży. Gdzie tam jest pak na celiku? Nie, tam obok tego banera. 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 Wiesz, jak to się, jak nie robię tego, to od razu widzę rzeczy się przypomnę. Chciałbyś wziąć ten, wejść na pierwszą kolejkę, zobaczyć sędziego jakiś protokół. No jak ten mam? Nie ważne, już ja sobie wszystko. No Marek. Hey, hey, hey.
Zohasz jest silny. Zawsze młody. Usiądę, zaraz przeczytam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Albo rower coś? Trzecia kwarta, 1954. Także tutaj jest jeszcze wszystko przeczytane. Wszystko przeczytane. No zobaczymy, jak to się różni w czwartej kwarcie. Mam nadzieję, że emocje będą do samego końca. Pamiętajcie, walczymy o jak najniższe rabaty na imprezie z liczeniami na świecie. Także nie to co warto. Za głośno trochę.
Każdy usłyszał, że w Lisiej Jami kończymy. Finał, finał, finału, znaczy nie wiadomo, gdzie skończymy. Chociaż dzisiaj otwierają nowy klub w Płocku ze Stuntisem. Gdzie? Wczoraj. Na Grodzkie. Wczoraj. No. Może być różnie, gdzie skończymy. Może nie musimy na tacie. A to gdzie live? Co? Zostaje? Co? To gdzie live? Bardzo. Nigdy nie miałem, bo zawsze drogie były. A teraz jak mam rodzinę, to już w ogóle są za drogie. Takie ładne zdjęcia. Ładne no, widać dobrze. Na Europę idą. Thank you.
dobra. Thank you.
zaskoczyło, że przysiadłem do 65. Jednocześnie proszę zawodników Kasztelanki i Medyka, żeby może nie odbijali tak tą piłką. Rzucajcie sobie na te boczne kosze, ale raczej nie odbijajcie, bo to bardzo przeszkadza na stolicy statystycznym. Dobrze? Dzięki. Piłka posiadana w Agencji. I pół minuty jeszcze. Tu jest szansa na jakąś zmianę wyniku. Kontratak 2 punkty numer 35 w drużynie Izolbetu, Kuba Dolewnowski. A wszystko w akcji numer 3, Adrian Wielki. Ale numer. W takim momencie. Połamał na sam koniec